Święty Jan Paweł II zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec bezbronnych, a także do ochrony każdego ludzkiego życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, przypomniał dziś w słowach skierowanych do Polaków ojciec święty Franciszek. Minionego, 22 października, obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II w roku setnej rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego, od poczęcia aż do naturalnej śmierci przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i Świętego Papieża Polaka proszę Boga aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych i dał siłę tym którzy je przyjmują i troszczą się o nie także wtedy gdy wymaga to heroicznej miłości Te słowa papież skierował dziś do Polaków wcześniej podczas katechezy Ojciec święty wskazywał na Pana Jezusa jako człowieka modlitwy w dniu Pięćdziesiątnicy, dzięki łasce Ducha Świętego, modlitwa Jezusa stała się modlitwą wszystkich ochrzczonych. Dlatego też jeśli podczas wieczornej modlitwy poczujemy się znużeni i puści, jeśli wydaje się nam, że życie było zupełnie bezużyteczne, to musimy wówczas błagać, aby modlitwa Jezusa stała się także naszą. Usłyszymy wówczas głos z nieba, głośniejszy niż głos wznoszący się z nędzy nas samych, szepczący słowa czułości. Jesteś umiłowany przez Boga, jesteś synem, jesteś radością Ojca Niebieskiego. al Padre, pregando per noi. Ojciec święty podkreślił, że Jezus obdarzył nas darem swojej modlitwy, która jest jego dialogiem miłości z Ojcem, dał nam ją jako ziarno Trójcy Świętej, które chce zakorzenić się w naszych sercach.